Jadwiga Chmielowska, działaczka opozycji niepodległościowej, znowu jest nękana przez polskie sądy. Jadwiga Chmielowska od 13 grudnia 1981 roku do 1990 ukrywała się przed polskimi władzami komunistycznymi. Była ścigana listem gończym jako jedna z przywódców podziemia solidarnościowego. Dziś znów, tak jak przed laty, sądy nie dają jej spokoju. Została pozwana w procesie karnym za krytyczne teksty wobec osoby na wysokim stanowisku. W oświadczeniu zarządu Stowarzyszenia Solidarni 2010 czytamy m.in. Wyrażamy swoje zaniepokojenie tym, że proces Jadwigi Chmielowskiej może być pretekstem do swoistej zemsty za jej aktywność oraz pełną odwagi i heroizmu sprzeciwianie się ruchowi autonomii Śląska. Sprzeciwiamy się zamykaniu ust dziennikarzom, których próbuje się zastraszać karnymi procesami w celu nieprzedstawiania prawdy obywatelom o tym, jakie osoby pełnią ważne funkcje w państwie. Jadwiga Chmielowska jest zdecydowaną zwolenniczką lustracji w Polsce, choćby takiej, jaka miała miejsce w Niemczech. W latach 90. współpracowała z Kazimierzem Michalczykiem z Solidarności Walczącej w Berlinie i dr Hanną Labrenz-Weiss z Instytutu Gałka nad rozszyfrowaniem siatki agentów Stasi w podziemnej Solidarności. Pana Kazimierza Michalczyka poznałam przez panią Jadwigę Chmielowską, wybitną działaczkę Solidarności Podziemnej, z którą razem organizowałam w 2001 roku wystawę Stasi w Katowicach. Jadwiga Chmielowska w latach 1988-93 współprzewodniczyła Autonomicznemu Wydziałowi Wschodniemu Solidarności Walczącej. W pewnym momencie każdy musiał dojść do tego, że Polska jako sam państwo nie jest w stanie się oderwać. Trzeba zrobić to w całym obozie komunistycznym i dlatego było absolutnie potrzebne to, żeby wszystkie kraje, wszystkie narody czuły tak jak my i chciały tej niepodległości, chciały tej wolności. Koordynowaliśmy przewóz sprzętu dla Litwinów przez stronę polską, a więc przez Wydział Wschodni SW. Z tymi transportami jeździła Jadzia Chmielowska, Tadziu Markiewicz. Na początku lat 90. była zaangażowana w obronę praw człowieka w krajach byłego ZSRR.